bo tam było kilku, z Lubartowa nawet był Panie Gębęka. Wiesio Szczygieł z 28 roku. Ja go to znałaś, mieszkał tam na Stodolnej, obecnie Prusa. Zawsze później chodził nie. z psem po ulicy Lubartowa, tam. Bo tam po prostu był schorowany. To on się z tamtej obławy uratował. O. Także tu wiek nie odgrywał roli, bo gdzie 15-letni Henio Gembal mógł iść do partyzancki, bo groziło po wojnie mu aresztowanie i no może więzienie czy coś innego. Stasiu, przecież Gembal siedział w więzieniu. No, także to właściwie inne dzieje, no ale to właśnie wydawano to czasopismo Nasza Warta i wśród tych redaktorów był twój tatuś świętej pamięci Adam Moździński. Nawet nie wiedziałam i o tym. Profesor Karol Skaruch. Takiego to znałaś. No, oczywiście. Zresztą tam na ulicy Krętej to sporo było konspiratorów. Ja jak sobie tak przeanalizowałem, to najwięcej do Armii Krajowej należało z ulicy Partyzanckiej. Nie, może dlatego później po wojnie dawna ulica Browarna została nazwana Partyzancką ulicą. Mogę nazwiskami rzucać, ile tam osób stamtąd należało. Z Mickiewicza i z Krzywego Koła. Silne też były grupy, bo to były tak zwane piątki, tylko pięciu się znało, że w razie wpadki to już nie mogli wydać, tylko by tego, jakby za dużo znali, to by groziło wpadko. I silne grupy były na terenie dawniejszych zagród lubartowskich, obecnie ulica Słowackiego. No ale to nazwiskami nie chcę operować, bo to nie na temat dzisiaj by było. W każdym bądź razie ta nasza warta była wydawana i odbywał się kolportaż. Trzeba było te ulotki w czasie okupacji hitlerowskiej, czy pisemka, rozwozić nie tylko po terenie Lubartowa, ale i po okolicznych wioskach na terenie całego powiatu. I twój tatuś właśnie był w nasłuchu, tak jak zaznaczyłaś Marysiu, słuchał radia, opracowywał komunikaty i wydawano te gazetki. Ja jeszcze tak wrócę, bo zastanawia mnie jedna rzecz, nigdy się tego nie dowiedziałam, że u nas w domu bywali jeszcze tacy, bo był okres chyba 42 rok, nie wiem czy któryś, że tak zwany KEDYW tutaj Kierownictwo przejął. Kierownictwo dywersji, tak, to pan Mucharski. Wojsko przejęło większość tych stanowisk i między innymi, nie wiem, tam się tu naprzeciwko ulicy, tam za kapliczką, mieszkał taki pan Sienkowski z rodziną, nie wiem kto to, zaraz po wojnie wyjechał. I to był jakiś wojskowy człowiek, bo ja już nie pamiętam rangi, ale ojciec parę razy coś, ojciec nie wiem, czy panie majorze, czy panie, jakoś takie coś. I u domu Gajewskich na Chopina tutaj na górze mieszkał, na niego mówili Jancio, pan Jancio, ale to był pseudonim. Też mieszkał, chodził w takich butach, oficerkach, więc to było też coś wojskowego, ale bardzo krótko był, więc być może w tym okresie. No to byśmy między okupację skończyli. Ale teraz jeszcze tutaj co? Do tego, do AK należał, mówiłaś o tym Janciu, ale to on, mnie się zdaje, że to Soczewicz. Nie. Soczewicz, który zginął na terenie. Zginął, a to było później. Nie, Soczewicz to kto inny. W czasie wojny zginął. W czasie wojny zginął, w 1939 zginął. Miał pseudonim Tatuncio. Nie, to nie, mnie się nie, zdaje, to, że tymi sprawami. Ja go to już nie znałam. Przedwojennego Lubartowa, czy w ogóle naszego regionu z czasów wojny i po wojnie, to historycy powinni się zająć, bo to dostęp niby jest teraz i w IPN-ie, i w archiwach i tak dalej. No, ale, to już no, ale pewne fakty są, że tak powiem, przeinaczane. Mnie uczono na przykład w szkole, że Lubartów został wyzwolony przez Armię Radziecką, a Rosjanie dopiero w 1944, dwa dni po oswobodzeniu przez miejscowe oddziały. To znaczy, ja mam weszły. Na drugi dzień, ja mam no, swoje mam. No to mam nawet jeden dzień czy dwa, czy i według alowcy, mnie to no, było nie, na drugi dzień. Ale nie można tych nie, no, faktów, oczywiście, że tak nie, powiem, no, nie, zmieniać. I dużo faktów, no nawet historycy, jak wystarczy telewizję posłuchać, dwóch czy trzech jest, to też się sprzeczają. Ach, to tak było, to tak, to no tamto. No właśnie o to chodzi, że bo tak pamięć jest zawodna, a nie zawsze, a nieraz Niemcy fabrykowali specjalne takie. Była organizacja w Lubartowie Miecz i Pług. To podobno Niemcy specjalnie taką organizację założyli i tam młodych werbowali i później cała organizacja została, że tak powiem, rozpracowana przez Niemców. Zresztą tutaj nawet byli tacy, co podpisali Volkslistę, nie mówiąc o tych no, wysiedleńcach, oni proponowali. Byli.
tutaj. Proponowali no. wszystkim, mojej babci proponowali, bo była Weber, to nazwisko pasowało. Niemieckie, nawet tak, pro, nauczyciel, oczywiście. Co wspomniałaś, Mieczysław Breitmajer Majer, i tak. jego żona Zofia, co byli przedwojennymi w Lubartowie nauczycielami, tak. też im proponowano tak. podpisanie Volkslisty, nie zrobili tego, oczywiście. Ale na przykład sprawa do wyjaśnienia jest, dlaczego zmienili nazwisko na Bronikowski, bo nazywał się całe życie Breitmajer, a po wojnie zmienił no, na Bronikowski. No chyba po prostu, żeby mieć bezpieczniej się nie, żeby może nie, jakiś, może nie było jakichś komentarzy tego. Niepotrzebnych, ta. Tak. No ale nazwisko nie zawsze świadczyło. No nie, no oczywiście, że nie, no bo to się... Przynależności. Tylko tak. tu nie mówi się, że mówi się Lubartów jednolity prawie narodowościowo, że no nie jednolity, bo nieraz połowa to było Żydów, ale nie mówi się o innych mniejszościach narodowych, które mieszkały na terenie naszego powiatu, między innymi o Ukraińcach. Były wioski w gminie Ludwin, która należała notabene do naszego powiatu i tam było około, czy na pewno 6 wiosek z przewagą ludności ukraińskiej. I ci Ukraińcy w ramach akcji Wisła w 1947 roku zostali wysiedleni. Zresztą były obce narodowości, dlatego że nawet w Lubartowie była cerkiew prawosławna vis-a-vis kościoła kapucyńskiego. Miała nazwę cerkiew prawosławna imienia Aleksandra Newskiego. I w 1932 roku została rozebrana. No to do cerkwi nie chodzili raczej Polacy, na wieży jednostki jakieś, tylko ludność obca narodowościowa. Ba, była bożnica czy synagoga na ogródku jordanowskim, co ta ruina do tej pory stoi, no ale to już nie należy do tematu. A było sporo kolonistów z dziada, pradziada, bo przecież książę Sanguszko sprowadza różnych rzemieślników, handlarzy i tak dalej. Świata. Z całego świata. Byli koloniści niemieccy nawet w niedalekiej Woli Lisowskiej. To gdzieś może wspominałem w jakimś programie. Było tam, tak jak się dowiedziałem, około 40 rodzin kolonistów niemieckich z dziada, pradziada. Także no, na przykład w Luszawie, w Mieczysławce, w Woli Mieczysławskiej, no tych wiosek było, także skład narodowościowy nie był jednolity. Mnie nieraz pytają, jak teraz sytuacja w Lubartowie wygląda. Ja wiem, prawie wszyscy sami Polacy, ale jak mieszkałem na ziemiach odzyskanych, to miałem styczność, to były lata 60. jeszcze jak byłem kawalerem, to miałem do czynienia i z przesiedleńcami z Francji, Polacy. Po wojnie wrócili tam i się osiedlili. Z Ukraińcami, którzy byli wysiedleni w ramach akcji Wisła. Dalej autochtoni Niemcy, Polacy z różnych części Polski. Także, no a pracowałem jako nauczyciel, no to nawet nazwiskami Hawryliszyn, Haro i tak dalej, to już wiedziałem, że raczej nie polskie nazwiska, no ale no, tak to takie tam, mieszanie jest, mieszanie, na przykład tak, no, jak ale... ja tu przyszłam do pracy w Lubartowie w 57 roku do Powiatowej Rady i jeździłam w teren, to na przykład w Kamionce było bardzo dużo szwedzkich nazwisk, bo jak Szwedzi wracali od Częstochowy, zatrzymali się tam, pożenili się i tam było kilka szwedzkich, Jonsson, Hansson, no coś w tym sensie. I nawet nazywali Kamionkę w tamtych czasach Szwecja. Do tej może pory pozostała ta nazwa. Byłam kiedyś ciekawa, że tam jakieś nazwisko przetrwało, ale nie. Jakoś nie znalazłam. Kiedyś w książce telefonicznej szukałam. A właśnie wtedy jeszcze w 57 roku były. No nic, ale kończymy już tą okupację, przechodzimy dalej. 22 lipca, piękny dzień, słoneczny, cieplutko. Jestem w tym, to już z autopsji mówię. Jestem w rynku, jakieś tam coś mama mi kazała kupić i nagle patrzę, a od strony Słowackiego idzie tłum ludzi. No tłum ludzi to mi się wydawało, bardzo duży tłum ludzi, więc biegiem do domu wpadam, jak mówię, tu mieszkałam, gdzie teraz jest ZUS i wpadam do domu i mówię do mamy, że bardzo dużo tam ludzi idzie. No ale już jeszcze się nie rozejrzałam, ojca nie było w domu, a już na Lipową skręcają. Mama mi kazała kwiaty, już blisko są. Uzbrojeni, pamiętam, karabiny, pistolety, tędy i naokoło te, jak to się mówi, takie pasy z tymi nabojami. Tak, no oczywiście różni ubrani po wojskowemu i nie, i opaski mieli biało-czerwone i białe, jak pamiętam chyba.
No i oczywiście mama im kazała kwiaty urwać i mówi, daj temu żołnierzowi, co ma pasek przez ramię. No to wiem, że to wtedy był oficer, jak miał, no, od porucznika to miał ten pasek. No i ja podbiegłam do pierwszego, który szedł, dałam te kwiatki, on sobie za ten pasek założył, złapał mnie do góry, pocałował w czoło, podziękował i szli dalej. No ojca nie ma oczywiście w domu, no ale w każdym razie radość. A tego dnia było tak cichutko w mieście, tak pusto się zrobiło, tak nikogo nie było. Mówią, że tam były jakieś strzały, ja tego nie słyszałam. W każdym bądź razie, no tego wojska pełno, znaczy nie, no wojska 27 dywizja, no w każdym razie radość wielka, wszyscy czekają, wszyscy przy bramie, wszyscy witają, machają rękami i tak dalej, i tak dalej. Potem nic dalej nie pamiętam, tylko się pojawił ojciec. I wtedy ojciec z nimi coś tam rozmawiał i w końcu oni mówią, że trzeba do schronu zejść. Bo tu będzie coś tam na pociąg, coś. Tak słyszę, ja tak mówię, jak słyszałam. A my mieliśmy tutaj, oprócz tego domu, była taki murowaniec tak zwany, taka komórka murowana i pod nią była bardzo głęboka piwnica z takimi sklepieniami. No i coś tam, pamiętam, mężczyźni mówili, że ona tam wytrzyma jakąś bombę, coś tam tego, że to jest bardzo mocne. No i, tam w tej piwnicy były, nie wiem skąd, no jakieś były, stare łóżka takie metalowe, jakieś tam sienniki, chyba ze słomy czy tam siana, nie wiem. W każdym bądź razie, że mówią, że tam trzeba będzie do schronu zejść i opuścić dom. No i ojciec wtedy oczywiście zarządza, że wszyscy na wieczór, bo to wieczór się zbliżał, że do tego schronu trzeba zejść. No i myśmy tam poschodzili, to nie dość, że cały dom, to jeszcze z ulicy tam Lipowej dalej też kupa ludzi. To było dosyć duże pomieszczenie. No i na tych łóżkach wszyscy tam siedzimy, oczywiście karaluchów do licha. Pamiętam, że mama wkładała nam watę w uszach, karaluchy właściły do ucha. No ale tam się siedziało. I jeszcze taką rzecz pamiętam. Jak ten żołnierz powiedział, no jakiś chyba oficer, do ojca, że proszę zostawić dom otwarty. Te słowa to zapamiętałam na całe życie. Jak honorem polskiego żołnierza panu gwarantuję, że nic nie zginie. Nie zapomnę tego nigdy. Nie wiem, dlaczego dom kazali zostawić otwarty, ale kazali zostawić otwarty. No i, potem jest oczywiście słychać napad na ten pociąg, on tutaj chyba został, tą zasadzkę zrobili, tak. Jak pociąg wychodził za zakrętu. Bo on miał jechać do Lublina, ale tam to na stacji nie było przejazdu. Pociąg sanitarny, pociąg sanitarny tam z różnymi akcesoriami takimi. Nawet samochody były. Apteczne, lekarskimi i tak dalej. Oni tutaj zrobili tą zasadzkę na ten pociąg. Nie wiem, do której to godziny w nocy trwało, w każdym bądź razie, że w końcu przyszli, powiedzieli, że już można już do domu wracać. No i wszyscy powracaliśmy do domu. I w domu, pamiętam, od strony zachodniej to było chyba 3 czy 4 były dziury, czyli kule przez ten. I w domu leżały naboje. Ojciec naboje, pamiętam, pozbierał. Także jednak jak była ta strzelanina, bo przecież tam też wojsko jakieś jechało w tym pociągu, niedużo ich było, ale było trochę. To jak ta strzelanina była, to i ten dom był przedziurawiony, tam potem ojciec tam czymś tam zapchał. No i to było, był spokój, wszyscyśmy się rozeszli do domu. Chyba to było na drugi dzień, tu są dyskusje, że na drugi dzień, że to było w piątek, a na drugi dzień była sobota. Ja tego nie mogę powiedzieć na pewno. Wiem, że jakoś tak było, że nie wiem, czy na drugi dzień. Dla mnie to na drugi dzień to było. Lał straszny deszcz i maszerowało już wojsko, szła armia rosyjska, radziecka. I tędy szła, ponieważ to było na Warszawę, drogi więcej innej nie było, przecież drogi na Firlej nie było, więc tędy na Warszawę, ponieważ tu był taki olbrzymi plac, Targowica, więc tu się ulokowali. I tu była cała kuchnia, ta garkuchnia i te wszystkie jakieś samochody i masę tych żołnierzy. I tu się ulokowali i to było chyba tego drugiego dnia czy trzeciego. Później pamiętam, że jak oni ten pociąg zdobyli, to całe miasto rzuciło się szabrować ten pociąg. Ja uważam, że to był błąd. Nie miał kto tego pociągu zarekwirować w sensie takim, że zabrać te wszystkie rzeczy, nie pozwolić, żeby ludzie szabrowali i to by się przydało później na wojnę, czy nawet na powstanie warszawskie. Ludzie potem, cała Lubartów chodził w wacie. Tej waty było wszędzie pełno bandaży
i waty. No, dzieci się bawiły tymi i okna myli tą gazą i tymi bandażami, więc tego było wszędzie pełno. No, oczywiście nam nie wolno było tam iść nic szabrować, więc myśmy akurat u nas tego nie było, ale to było śmiechu, bo to wszyscy chodzili w tej wacie.